Słowo Boże wyznaczone na dzisiejszy dzień, 4 stycznia, zapisane jest w księdze proroka Izajasza w 60 rozdziale, gdzie w 3 wierszu czytamy: pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. 2 dni dzielą nas od święta Epifanii, objawienia Pańskiego, które przypomina nam o światłości, jaka przyszła na świat w Jezusie Chrystusie do wszystkich ludzi. Spełniły się słowa proroka Izajasza mówiącego: lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Owa światłość to znak, symbol zbawienia i życia. Światło to znak nadziei i oczekiwania, a przede wszystkim jest symbolem samego Boga, o czym świadczą słowa psalmisty: Pan światłością moją i zbawieniem moim. Dlatego na innym miejscu psalmista woła: ześlij światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą, niech mnie wprowadzą na górę Twą świętą i do przybytków Twoich. Najmocniej ten temat wybrzmiewa w księdze Izajasza w poemacie o świetle. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą i pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Cytowane powyżej teksty chcą nam powiedzieć, że to nie słońce jako takie, ale światłość należy do symboli Boga i Jego boskich atrybutów. W psalmie 104 czytamy, że Bóg przywdział chwałę i majestat światłością jak szatą. Najbardziej zwięźle wyrażona jest ta właśnie prawda w Nowym Testamencie, gdzie apostoł Jan świadczy, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Hymn Zachariasza zapowiada z kolei przyjście Mesjasza, Jezusa, w słowach: a ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Ta radosna zapowiedź przyjścia Mesjasza, który przyniesie z sobą zbawienie, odpuszczenie grzechów oraz litość i łaskę miłosiernego Boga, odzywa się także i dziś do nas. Takie też świadectwo o sobie złożył Jezus Chrystus, mówiąc: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. On jest światłem, które prowadzi do życia. Poprzez krzyż wchodzi Jezus do chwały Ojca. Zaproszenie do pójścia za Nim Jezus skierował nie tylko do swoich pierwszych uczniów, lecz do każdego, kto uwierzy w Niego. Wierzący mają przyjąć Go jako prawdziwe światło, które wskazuje i ułatwia drogę
prowadzącą do społeczności z Nim oraz do życia wiecznego. Światło jest metaforą życia Bożego, które Jezus przynosi w swojej osobie, aby człowieka przeobrazić i zmienić jego stosunek do Boga jako Ojca, aby odrodzić do nowego życia i wyprowadzić z ciemności grzechu do światłości życia. Pójdźmy więc i my do tej światłości, a jego blask niech jaśnieje nad każdym z nas. Amen.